Zaczynamy DNA Rynków, czyli program o tym, co istotne dla giełd, gospodarek i dla Twoich pieniędzy. W ciągu kilkunastu najbliższych minut dowiesz się, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu na rynkach i gdzie można było srogo stracić, a także dowiesz się, co się wydarzy w tym tygodniu, w ciągu najbliższych pięciu dni i co trzeba wiedzieć, aby móc zarobić. O tym wszystkim w tym programie. Ja nazywam się Paweł Cemcyk i zapraszam na DNA. DNA to jak za każdym razem dane tygodnia tego, który przed nami i omówienie tych wydarzeń, które za nami. Najważniejsze wydarzenia za każdym razem w DNA Rynków i oczywiście aktywni widzowie. Aktywni widzowie, którzy zadają pytania w trakcie trwania tego programu, może ono, mogą Państwo zadać pytania dokładnie w formularzu pod Video. Jeżeli oglądasz nas w ciągu tygodnia, zadaj pytanie na stronie dnmarynk.com. Ale jeżeli chodzi o ten odcinek DNA Rynków to pytań specjalnie dużo będzie wyjątkowo w jednym temacie. Mianowicie w surowcach, bo ten odcinek DNA Rynków to surowcowy dramat. Jeżeli chodzi o szwajcarskie złoto, to Szwajcarzy mówią nie dla zakupów złota. Jeżeli chodzi o miedź, to Chińczycy mówią, że miedzi mają pod dostatkiem, a OPEC mówi, że nie będzie zmniejszał wydobycia ropy, a więc wszystkie surowce dostają w kość. Jak bardzo? O tym za chwilę w tym programie. Ale zanim do tego przejdziemy, to spójrzmy Jakie dane były najważniejsze w ostatnim tygodniu? O czym mówiliśmy w ostatnim odcinku DNA Rynków tydzień temu, co będzie miało znaczenie dla giełd i gospodarek? Przede wszystkim indeks IFO, czyli niemiecka gospodarka. To taka nasza ulubiona pajęczynka, która pokazuje, co się dzieje z niemiecką gospodarką i pokazuje dokładnie, kiedy ona jest w bumie, kiedy jest w spowolnieniu, kiedy jest w recesji, a kiedy jest w ożywieniu. No i teraz specjalnie nie trzeba się jakoś dużo zastanawiać, bo widzimy, że listopad 2014 roku jest dokładnie tu, Kropka, która nas interesuje jest dokładnie w tym miejscu, a więc mówiąc wprost, proszę Państwa, jest odrobinę lepiej niż było w poprzednich miesiącach, ale to nadal, nie dajemy się zwieść, nadal spowolnienie w niemieckiej gospodarce. A więc mówiąc wprost, niemiecki zegar koniunktury tyka i specjalnie dobrze nie wygląda. Tak samo niezbyt dobrze wyglądają nastroje Amerykanów. To jest indeks Conference Board, o którym mówiliśmy w ostatnim odcinku DNA Rynków, który no w tym przypadku troszeczkę spadł. Amerykanie jakby trochę mniej zadowoleni. No ale ostatni sezon zakupów, który właśnie otworzył się w piątek, właśnie tym czarnym piątkiem pokazuje, że co jak co, ale jeżeli chodzi o Amerykanów, to wydają oni dużo pieniędzy. No to może tylko tym się zmartwili, że tych pieniędzy będzie trzeba wydać więcej. Na razie dla rynków dramatu nie ma. Nastroje Amerykanów trochę niżej, ale Nadal wysoko. A w Polsce? W Polsce nastroje na pewno na wydawanie trochę lepsze. Polacy kupują, sprzedaż detaliczna w Polsce w, górze, w górę, a więc my kupujemy więcej o 2,3%. No i nasze zakupy na pewno na święta będą jeszcze większe, a więc w związku z rosnącymi pensjami, o, mówili, o których mówiliśmy w ostatnim odcinku, teraz wszyscy dolary w oczach i wydajemy. Co ważniejsze, pracujemy, bo stopa bezrobocia też spada. Spada do 11,3%. A więc, jeżeli chodzi o polskie bezrobocie, to jest dobrze. Pewnie już niżej nie będzie, bo nadchodzi, nadchodzą dane za listopad, nadchodzą dane za grudzień, kiedy będzie po prostu zimniej, a więc pracy będzie mniej. Efekt będzie taki, że bezrobocie wzrośnie, ale do końca roku nawet może poniżej 12%. Fenomenalny wynik polskiej gospodarki. Bezrobocie spada i najciekawszy spadek właśnie ostatniego tygodnia to dokładnie dokładnie ten wykres to dokładnie wykres ropy naftowej cen konkretnie ropy naftowej która w ostatnim tygodniu straciła 14% to nie pomyłka. To jest wykres cen ropy z ostatnich 6 lat. No i widać wyraźnie, że cena ropy ostatnio spadała mocno, ale ten spadek ostatnio w tym kwadraciku był gigantyczny. Ta łączna przez na to już 30%, a to w ostatnim tygodniu 14%, gigantyczny spadek dlaczego? Dlatego, że takie kraje jak OPEC zdecydowały o nie. Zmniejszaniu wydobycia. Pytania o to, dlaczego ropa tak silnie staniała, były bardzo często wysyłane na dnręmków.com i na to pytanie, na te pytania będę odpowiadał już za chwilę w drugiej części programu. Ale jeszcze sprawdźmy, jak zachowały się rynki, jak zachowały się rynki właśnie w ostatnim tygodniu. Warszawski indeks giełdowy praktycznie bez zmian, wartość ta sama, co przed tygodniem. Amerykański S&P 500 po raz 47. Kreśli rekord w tym roku, a więc kolejne rekordy amerykańskiego rynku i trend z ostatnich 6 miesięcy wybitnie w górę. Euro złoty jakby trochę niżej, czyli złotówka mocniejsza, a najciekawsze aktywo ubiegłego tygodnia wybrane przeze mnie specjalnie dla Państwa to nic innego oczywiście jak ropa naftowa 14% w tydzień. To nie pomyłka. 14% w tydzień i w 12 miesięcy aż 28%owa przecena. Potężna przecena na ropie. Skąd i dlaczego? O tym w drugiej części programu, kiedy będziemy mówili w pytaniach od widzów. A jeżeli Ty masz pytanie jakiekolwiek o giełdy, gospodarki, o Twoje inwestycje, śmiało możesz to te pytanie teraz zadać w formularzu pod wideo albo w ciągu tygodnia na stronie www.dnarynków.com. Na te pytania tam zadane, zbierane przeze mnie, odpowiadamy w kolejnym odcinku. Te pytania już za chwilę, ale zanim te pytania, no to jeszcze zobaczmy, co będzie istotne dokładnie w tym tygodniu. Dlaczego ten surowcowy dramat pomaga lub przeszkadza gospodarkom i co to może znaczyć na przyszłość? Zaczynamy oczywiście od poniedziałku, gdzie w poniedziałek pierwszą najważniejszą, tak naprawdę, informacją, która dopiero będzie, to indeks. ASM produkcja, czyli zapowiedź tego, co się dzieje z amerykańską produkcją. I ci z Państwa, którzy oglądają regularnie na rynku, wiedzą, że jeżeli to jest wyższe od 50 punktów, to amerykańska gospodarka się rozwija i można się cieszyć. No tutaj 58 punktów to wyraźnie wyżej i na razie ta niemiecka, przepraszam, amerykańska produkcja bardzo, bardzo mocno w górę, a więc tu spodziewamy się pozytywnych informacji, a to, co już wiemy, no to te dolna część, czyli dzień z PMajami. PMI to taka zapowiedź. Oczywiście wzrostu lub spadku gospodarczego na najbliższe miesiące. No i wiemy, że Chińczycy, no mniej więcej 50 punktów, czyli niestety niżej. Niemcy i strefa euro publikowane było o godzinie 10, a więc DNA rynków jest o 10. No to jeszcze powiem szczerze, że nie wiem, co tutaj wyszło, ale wszystko wskazuje na to, że to będą te dokładnie okolice. Zaskoczenie. Największe zaskoczenie tego dnia to indeks PMI, czyli zapowiedź wzrostu gospodarczego w Polsce który był publikowany o godzinie dziewiątej, który miał wynieść tam 51 punktów, a w praktyce ten indeks to nie 51, tylko 53,2 punktu, a więc dużo, dużo lepiej. To jest indeks PMI dla polskiej gospodarki i ostatnio jego zakręt, dokładnie tutaj teraz możemy powiedzieć, że jest jeszcze wyżej 53,2 punktu. To jest najwyżej od marca 2014 roku. A więc czyżby rajd świętego Mikołaja szykował się na giełdzie i wtedy inwestorzy też będą mieli dolary albo raczej złotówki w swoich oczach na razie co z tą Polską co z tym ożywieniem na razie widać że dobrze nie jest tak źle jak wszyscy sądzili nie jest tak źle jak ja też oczekiwałem na razie podnosimy się a więc dobrze przyklaskujmy temu ożywieniu bo tym więcej wzrostów tym więcej zysków w naszych portfelach to tyle można powiedzieć w poniedziałek poniedziałek dość gęsty jeżeli chodzi o dane a we wtorek, we wtorek brak ważnych danych ekonomicznych, więc wtorek możemy śmiało sobie pominąć i przejść do kolejnego dnia, który dużo, dużo ciekawszy. Bo już w środę dokładnie decyzja Rady Polityki Pieniężnej o stopach procentowych w Polsce. No i po tych w zeszłym tygodniu dobrych danych o PKB, po tych danych w tym tygodniu o rosnącym indeksie PMI. Moim zdaniem trudno byłoby oczekiwać, aby stopy po raz kolejny... Spadły. Tego spadku nie najprawdopodobniej nie będzie. Ostatnio nie było. Teraz po lepszych danych byłoby naprawdę kuriozalne, gdyby się okazało, że Rada obniża stopy. To wszyscy by zaczęli mówić, że nikt nie rozumie o co chodzi tej Radzie Polityki Pieniężnej. A więc, żeby byli spójni, to dokładnie w środę stopy pozostaną na poziomie 2%. To, co jeszcze będzie istotne dokładnie w środę, to amerykańskie usługi, czyli indeks mówiący o tym, jak się zachowuje 80% amerykańskiej gospodarki, bo dokładnie usługi w Stanach to 80% procent PKB. No i tutaj też Państwa nie zaskocza. Oczywiście ten sam indeks, skoro się nazywa ISM, to też jak jest większy od 50 punktów, to też można powiedzieć, że inwestorzy się cieszą. E, na razie usługi i produkcja w Stanach wyglądają wybitnie dobrze. Aż bym powiedział, aż zbyt dobrze. Więc jest w tym trochę ciekawostek. No ale zobaczymy, czy rzeczywiście tak długo uda się tej amerykańskiej produkcji i usługom utrzymać tak wysoko. Jeżeli jest nadal wysoko, to jest dobrze. A więc w środę kolejny na dobre informacje ze Stanów, a czwartek to czwartek to będzie kolejny dzień tego tygodnia. Bardzo, bardzo interesujący z uwagi na banki centralne, bo będziemy mieli decyzję odnośnie stóp procentowych dwóch kluczowych bankach: przede wszystkim Bank Wielkiej Brytanii będzie decydował o stopach procentowych. No i to jest raczej ciekawostka, bym powiedział, bo to na rynki zupełnie nie wpłynie, ale wpłynie na być może decyzję odnośnie Europejskiego Banku Centralnego, bo Europejski Bank Centralny stóp procentowych nie zmieni. No te stopy, jak Państwo widzą, są już na najniższym prawie możliwym poziomie do minimalnego pozioma, poziomu 0%. Już zostało specjalnie niewiele, ale to, co jest dużo ciekawsze, to w czwartek właśnie Europejski Bank Centralny może zapowiedzieć dodatkowy dodruk pieniężny. Czy to się w końcu stanie w 2015 roku? To największa zagadka w tej chwili, a wydaje mi się, że stanie się, a to dlatego, że jak spojrzymy na ten dokładnie wykres, ile jest pieniędzy w Europie, ile Europejski Bank Centralny wydrukował pieniędzy, no to widzimy wyraźnie, że w 2012 roku Europa się ożywiła, bo pieniędzy było więcej. Potem przyszedł 2013, 2014, 2015 i niestety euro było coraz mniej, czyli tych pieniędzy w Europie jest teraz tyle samo, ile było w 2011 roku. I czy to jest problem? A no tak, bo proszę zobaczyć, jak te pieniądze na świecie urosły. Tutaj trzy banki centralne. Bank Japonii, amerykański bank centralny na niebiesko i europejski bank centralny. I gdybyśmy przyjęli ten punkt, początek 2011 roku jako 100%, no to zobaczcie, że w Europie jest pieniędzy mniej więcej tyle samo. Tych pieniędzy jest nadal 100, ale cała reszta, cała reszta banków ma gigantyczne wzrosty. Tutaj 220%, w Ameryce 183%, a więc po Potężny do dróg pieniędzy. No i trudno oczekiwać, aby Europejski Bank Centralny w końcu nie skusił się. I nie poszedł tą samą drogą, czyli do dróg na maksa. Pewnie jeszcze nie teraz w grudniu, ale w 2015 roku już tak. No i my kończymy ten tydzień jeszcze informacjami dokładnie z piątku. W piątek strefa euro i produkt krajowy brutto, który jest finalnym odczytem, a więc to na rynki za bardzo nie wpłynie, ale będziemy wiedzieli, że strefa euro w trzecim kwartale się rozwijała. Co jeszcze w piątek? Zamówienia w niemieckim przemyśle, czyli tyle, ile Niemcy produkują i zamawiają. Prosta bardzo diagnoza. Im tego więcej, tym po prostu. Lepiej. No, na razie niemieckie zamówienia spadają, a więc to niedobrze dla Niemiec, to niedobrze również dla polskiej gospodarki. Ale jednak najciekawsze w piątek, najważniejsze dla dla rynku, to rynek pracy w Stanach. Stopa bezrobocia, która ostatnio w 2014 roku solidnie spadła, i wzrost zatrudnienia, który ostatnio bardzo mocno ruszył. Bardzo prosta diagnoza: wszyscy najbardziej skupią się na tej informacji, i wszystko, naprawdę wszystko powyżej 200 tysięcy miejsc pracy, będzie odebrane jako zapowiedź. Dalej. Rynkowych wzrostów, a powinno być dobrze. Bo zaczyna się sezon świąteczny, a więc będzie zatrudnianych więcej osób w usługach. Mnóstwo informacji w tym tygodniu, które najważniejsze, jeżeli chcesz wiedzieć, co się będzie działo na giełdach, gospodarkach i swoimi inwestycjami, warto znać indeksy ISM ze Stanów, aby wiedzieć, czy Hossa w Stanach ma szansę dalej kontynuować, ma szansę dalej być utrzymywana. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego, dokładnie z czwartku, również ważna, aby wiedzieć, co się dzieje w Europie. No i polski PMI, który już wiemy 53,2%. Punktu, a więc polska gospodarka zdała ten test. 2014 rok powinna kończyć w lepszym stanie niż się to wydawało jeszcze pół roku temu. To wszystko trzeba wiedzieć i o tym wszystkim na pewno usłyszysz w kolejnym odcinku DNA Rynków, który za tydzień 8 grudnia jak zawsze o godzinie 10. I na ten odcinek, na te informacje, na to, co będzie najważniejsze, już teraz wszystkich serdecznie zapraszam, a za chwilę druga część programu, gdzie będą pytania od widzów. Zaczynamy drugą część programu DNA Rynków, czyli część z pytaniami od aktywnych widzów. Pytania, które zadajecie w ciągu tygodnia na dnarynków.com zbieramy i odpowiadamy w kolejnym odcinku. I te pytania za chwilę, przede wszystkim pytania o surowcach, ale jeżeli oglądasz program na żywo, to możesz dokładnie w tej chwili zadać pytanie w formularzu pod wideo i na te pytania też będą odpowiedzi. Ale to dokładnie za chwilę zbieramy pytania, a teraz spojrzymy na jakie pytania najczęściej chcieliście, aby odpowiedzieć przez ostatni tydzień, dokładnie na stronie dnarynków.com. Com. prośba do reżyserki o podrzucenie tych pytań. Skoro tytuł tego odcinka daje na rynku, to surowcowy dramat, to o co też mogliście pytać? Oczywiście o surowce. I tak. Co stoi za tak dużą upceną ropy? Spadek o 15% w tydzień to ewenement. Faktycznie jak ropa spada o 15%, to bardzo dużo. A dlaczego tak dużo spada? Pierwszy argument już został poruszony w trakcie programu DNA rynków. Dokładnie kraje OPEC zdecydowały o niezmniejszaniu produkcji, czyli surowca nadal będzie dużo. A jak czegoś jest dużo, a wszyscy oczekiwali, że będzie mniej, to po prostu ta jest. Stąd ten duży spadek. I to jest jeden argument, bo jeżeli spojrzymy jeszcze na to, dokładnie na ten wykres, to na tym wykresie pokazuje, jak zmieniła się produkcja ropy w Stanach w ciągu ostatnich 40 lat. No i co dokładnie widać? Ropy w Stanach ostatnio, w ciągu ostatnich paru lat, produkuje się bardzo, bardzo dużo. Stany produkują najwięcej ropy od 1986 roku, a więc naprawdę od bardzo długiego czasu. I zobaczcie, jaki to jest dynamiczny wzrost. Niestety Kraje OPEC produkują dużo, a teraz do krajów OPEC dołączyły jeszcze Stany Zjednoczone, które również produkują coraz to coraz więcej. Niestety dużo ropy, mniej popytu na ropę, bo kraje nie są tak ożywione, gospodarki nie są tak dynamiczne, powoduje bardzo dynamiczny spadek cen. I te, czy ten spadek cen. Faktycznie jest takim ewenementem, no wystarczy spojrzeć na ten wykres, który też mówi o tym, czy warto w ropę inwestować. Ale to już drugie pytanie. Ja zagolopowałem się trochę za mocno, więc prośba do ryserki o podrzucenie tego drugiego pytania, czy po tak dużej przecenie warto kupować ropę. O dokładnie. Czy po takiej przecenie ropy warto w nią inwestować? Może warto zainteresować się tym tematem, skupować łyżeczką, czy lepiej poczekać? 15% spadek ceny ropy może zachęcać, 30% spadek ceny ropy w zaledwie rok może zachęcać bardzo, ale czy to zdarza się często czy rzadko? Spójrzcie na ten wykres. Tu jest cena ropy na koniec każdego półrocza, która widać, że bardzo mocno rosła właśnie w latach 2008-2007, no i potem mocno spadała. A to, co to tu widać, to ceny ropy, która bardzo mocno rosła, a potem sobie spadła. A czy takie przeceny duże zdarzają się często, to dokładnie pokazuje ta dolna część ta. Tabelki. Na dole procentowa zmiana tej ceny ropy w kwartał, e, przepraszam, w półrocze. No i teraz widać minus 37%. Naprawdę solidny spadek, więc widać, że takich spadków za dużo nie ma, bo ostatnio tak silny spadek zdarzył się dokładnie tutaj, w 2008 roku i jeszcze wcześniej dokładnie w tym momencie, czyli w okolicach 83 roku. Bardzo rzadko takie spadki, ale czy to już znaczy, że należy teraz dokładnie inwestować w? Ten rynek? Ja bym jeszcze na tak postawione pytanie odpowiedział, że niekoniecznie. Łyżeczką jak najbardziej. Powoli surowce można już dokupywać, bo faktycznie są bardzo, bardzo tanie. Ale nie inwestujmy tam wszystkiego z bardzo prostego powodu. powodu to, że coś dużo spadło, nie znaczy, że nie może być tańsze. Proszę spojrzeć tutaj na tę cenę: 140 dolarów za baryłkę, a potem zaledwie 40, a więc solidny spadek o 100 dolarów, o 2 trzecie, o 70%, który gdyby się zrealizował teraz, no to wiele krajów miałoby problem, ale na razie ten spadek sięga za ledwie połowy. Widać, że może być jeszcze dużo niżej, ale też widać moim zdaniem, że warto się tematem zacząć interesować, kiedy wszyscy, ale to absolutnie wszyscy sprzedają, czyli z surowcami na razie łyżeczką, a nie chochlą. Myślę, że tak. Eee, tyle tylko, że trzeba powiedzieć, że to naprawdę powinna być łyżeczka. Nie spieszmy się. Zobaczmy, aż faktycznie ten rynek zacznie zawracać do góry, wtedy będziemy inwestowali bardziej agresywnie. No, to do Europy mamy rozłożone na czynniki pierwsze, więc zobaczmy teraz, o co jeszcze pytaliście w ostatnim tygodniu. I jeszcze o złoto oczywiście. Złoto na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy bardzo mocno spadło. Jest szansa na spore odbicie i wyrównanie do 1300 dolarów za uncję, pyta jeden z widzów, który zapewne chciałby zainwestować w złoto. Marek Belka mówił, że inwestować w złoto zawsze należy, ale w charakterze sprawienia przyjemności żonie lub dziewczyny czynie, a niekoniecznie w inwestowaniu, a może jednak się mylił, może da się na tym złocie zarobić. Zobaczcie, tutaj dwa wykresy na górze, cena złota w dolarach, na dole cena złota w złotówkach, czyli to ile polski y, inwestor można na tym złocie zarobić. No i tu widać dwie informacje. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o cenę złota w dolarach, to te bezpieczne aktywo spadło od swojego szczytu o 40%. Tak, bezpieczne aktywo, które miało nigdy nie tracić, spadło o 40% od szczytu w 2011 roku. Dokładnie od tego momentu. Potężny, potężny spadek. Cena ropy w złotu, cena złota w złotych, no może nie jest aż tak dramatyczna, bo spadła zaledwie o 30%, ale to też moim zdaniem nie oznacza jeszcze, że już to złoto można dokupywać. Złoto na razie jest w sporej, sporej niełasce i na razie większość inwestorów raczej mówi, że złoto zacznie kupować, kiedy pojawi się inflacja, a jak bardzo silnie spadły ceny ropy, to i tej inflacji za szybko nie będzie. Zatem na złoto bym jeszcze poczekał. Ropa już powoli, tak? Złoto moim zdaniem jeszcze nie. Na razie tylko jeden kierunek, jeżeli chodzi o złotą hossę, a raczej złotą bessę. Czyli po prostu jest kierunek w złocie w dół. 1100 dolarów to teraz ta obecna cena 1200 dolarów i do tego 1300 może doskoczyć złoto w każdej chwili. To zaledwie kilka procent, ale na trwały trend wzrostowy na razie nie widać tam nadziei. A więc złota bessa dalej się utrzymuje. No to mamy już złoto, mieliśmy ropę. Zobaczmy, co jeszcze was interesowało na denrynkow.com. I jest jeszcze pytanie o rynek turecki. Ostatnio radzi sobie naprawdę nieźle, w związku z czym zastanawiam się, czy dalej inwestować tam pieniądze, czy raczej realizować zysk. Co robić z rynkiem tureckim? E, proszę bardzo, to jest rynek turecki. Dokładnie na tym wykresie. Widzimy Turcję w ciągu ostatnich dwóch lat. No i to ile byśmy mogli zarobić, gdybyśmy zainwestowali w dołku w marcu 2014 roku, gdybyśmy tam zainwestowali 100 zł. No to powinniśmy. Po tych wzrostach 140, co pokazuje, że rynek urósł o 40%. Bardzo, bardzo dynamiczny wzrost, jeżeli chodzi o rynek turecki. Tyle tylko, że proszę spojrzeć chwilę wcześniej, jeżeli nie kupiliśmy w dołku, to zaliczyliśmy solidną przecenę. A więc nie jest to maszynka do robienia pieniędzy, choć powiedziałbym, że w tej chwili, mimo tych dużych wzrostów, trochę zaczynam się do tego inwestycyjnego kebaba również przychylać, a to za sprawą tego, że jak będą nisko ceny ropy, to takie kraje jak Turcja powinny na tym skorzystać. Bo one tę Europę importują, a więc ceny będą tam mniejsze, inflacja będzie mniejsza, i w związku z tym duża szansa, że też tamte przedsiębiorstwa będą miały dużo, dużo lepiej. I stopy procentowe też w Turcji mogą być niższe. Wniosek stąd prosty. Turcja. Teraz wygląda coraz bardziej atrakcyjnie. Jedyny problem to ten, czy faktycznie stopy procentowe w Stanach będą podnoszone w 2015 roku. Jeżeli tak, to niestety dla Turcji za dobrego scenariusza nie będzie. Będzie to najwyżej stagnacja. Ale już spróbować trochę zainwestować w Turcji wydaje mi się, że warto. Eee, co do Japonii, na razie warto się też jej trzymać, bo oczywiście mówiliśmy kebab czy mm, sushi. Teraz już trochę tego, trochę tego. Zwłaszcza, że Japonia też solidna z solidnych plus i solidnie nie utrzęsie, czyli wszystko zgodnie z planem. No to to już jest o Turcji, a teraz zobaczmy jakie pytania w tej chwili spływają na dnarynków.com. Jakie pytania zadajecie w tej chwili dokładnie w trakcie trwania programu? Prośba do reżyserki o podrzucenie tych pytań. O, na razie tylko trzy, więc jak spokojnie. Zobaczmy. Marek pyta. Witam, posiadam fundusz ING Nowej Azji. Czy jest szansa na wzrosty do pierwszego kwartału 2015 roku? E, cóż, Nowa Azja na razie w tej chwili po tych wszystkich informacjach za dobrze nie wygląda. A więc jeżeli chodzi o to ożywienie w gospodarkach wschodzących Nowej Azji, to ja byłbym bardzo, bardzo ostrożny. E, ta Nowa Azja może sobie zacząć radzić lepiej, kiedy Chiny będą sobie radziły lepiej, a w Chinach co najwyżej na 2015 rok przewiduje się mniej więcej stagnację wzrostu gospodarczego, na poziomie 7%, a więc jakieś wyskoki akurat w tej nowej Azji mogą być, ale jakiegoś trwałego trendu wzrostowego, przynajmniej w tej pierwszej połowie 2015 roku, ja osobiście bym nie widział. Czyli na razie dużo spokojni z tą Azją. Ciekawszy kierunek to w tej chwili wydaje się Europa, jeżeli rzeczywiście Europejski Bank Centralny zacznie drukować pieniądze. A czy zacznie? O tym było w dzisiejszym odcinku DNA Rynku. Dlaczego? Moim zdaniem za chwilę może zacząć. Możecie zobaczyć właśnie w tym odcinku. Więc tyle z nową Azją, a zobaczmy, co jeszcze interesuje większość. Jeszcze Ken pyta: Panie Pawle, jaki przedział do końca roku będzie dolar złoty? Pozdrawiam. Również serdecznie pozdrawiamy. Jeżeli chodzi o dolara do złotego, to w tym przypadku no, mamy w tym momencie, można powiedzieć, taki solidny, solidną stabilizację po wzroście z 3 na 3,50. Gdzieś tu się nam e e dolar zatrzymał. Ale jeżeli chodzi o tą dalszą część roku, no w tej chwili nic się konkretnego nie powinno zmienić. Ten przedział mniej więcej 3,50, mniej więcej 3,30 jest przedziałem obowiązującym, przynajmniej do końca roku po tym. Jeżeli w Polsce e, okaże się, że nie będzie obniżek stóp procentowych, a w Stanach będą podwyżki, no to będziemy mówili, że od 2015 roku faktycznie dolar będzie droższy. Ale na razie te 3,30, 3,50 to absolutnie dominujący przedział, więc jak ktoś się wybiera... To jak jest niżej, przy 3,30 można śmiało kupować. Jak zacznie się robić gorąco na rynkach, to wtedy zobaczymy 3,50, ale to mniej więcej taki sztywny przedział do końca roku. Dolar nie powinien być dużo mocniejszy, dlatego że nie powinno być cięć stóp procentowych. Jeżeli stopy w środę Rada obecnie, no to wtedy 3,50 zobaczymy dużo, dużo szybciej, bo zobaczymy już w tym tygodniu, ale to nie powinno być dużo drożej. Tyle z dolarem. O co jeszcze? E, państwo pytają. Ci, e, odnośnie dzisiejszego PMI, -a, czy dzisiejszy PMI Polski, to oznaka trwalszej poprawy w następnych 6-9 miesiącach, jak pozostałe wskaźniki wyprzedzające. E, powinno tak być, absolutnie powinno tak być, że jeżeli indeks PMI dla polskiej gospodarki w końcu po 6 spadkach z rzędu 6 razy było źle, teraz w końcu mamy. Raz w poprzednim miesiącu pozytywne zaskoczenie, i teraz jeszcze jedno pozytywne zaskoczenie, a więc jest dwa razy dobrze. To absolutnie ten wzrost powinien się przekładać przynajmniej na pierwszy kwartał 2015 roku. Produkcji jest więcej, a więc przedsiębiorcy się cieszą, a więc powinna koniunktura też zawracać w górę. Na razie te pozostałe wskaźniki są mniej więcej na tym samym poziomie, czyli PMI dojechał do wskaźników pozostałych. No i trochę zagadka, czy za chwilę nie zaczną wszystkie rosnąć, czy nie zaczną wszystkie spadać. Na razie nie ma czego się bać. Strachy co do polskiej gospodarki zostały odsunięte na drugi plan. Chura optymizmu jeszcze bym nie ogłaszał, ale spokojnie informacje o tym, że polska giełda powinna się zachowywać lepiej w kolejnych miesiącach, przynajmniej w kolejnym pierwszym kwartale 2015 roku, już można powiedzieć. A więc 6 do 9 miesięcy tak. Czyli jeszcze gdzieś marzec, kwiecień powinniśmy te reperkusje na giełdzie dobrego odczytu PMI zaobserwować. A więc może, kto wie, warto kupować pod rajd świętego Mikołaja, który ma szansę dzięki temu się zrealizować. Zobaczmy, co jeszcze, e, co jeszcze Państwo pytają. Oczywiście frank szwajcarski. No właśnie tego pytania jeszcze mi brakowało. Co przewidujemy w kwestii franka szwajcarskiego? Czy Szwajcarzy dokładnie w tą niedzielę odrzucili referendum w sprawie złota. Czyli złoto złota w szwajcarii więcej nie będzie bo mieli e, zobowiązać szwajcarski bank centralny do tego aby złota było kupowanego więcej aby faktycznie nie można było go sprzedawać aby ono było tylko i wyłącznie w szwajcarii tego nie będzie co w związku z tym no w związku z tym na razie frank szwajcarski nie powinien być wyżej ale również tak jak na euro złotym jest mniej więcej stabilizacja jak na euro franku jest stabilizacja tak my będziemy mieli na kursie CHF PLN niestety też dalej nudną stabilizację to też jest są okolice 3.50 w tych ekstremalnych momentach no i 3.40 w tych powiedzmy spokojniejszych do końca roku Niestety bez zmian, czyli gdzieś dokładnie w tym przedziale, a potem, a potem duże znak zapytania, czy strefa euro zacznie radzić sobie lepiej. Jeżeli zacznie sobie radzić lepiej, no to wtedy będziemy się cieszyli, bo będzie złotówka silniejsza, czyli frank złoty będzie niżej. Jeżeli się okaże, że jest wręcz przeciwnie, to niestety może być nie tak źle, bo będzie też nadal kurs 3,50. Bo Szwajcarski Bank Centralny nie dopuści do tego, abyśmy faktycznie my za franka płacili więcej. I to nie dlatego, że Szwajcarski Bank Centralny tak się o nas martwi, tyle tylko, że nie chce, aby frank był za mocny, bo to uderzy w szwajcarską gospodarkę. A więc dobra informacja jest taka, że te 3,50 powinno być tym twardym sufitem. Nie powinno być wyżej, nawet jak się zacznie dziać coś złego. A na razie perspektywę tego umocnienia można zobaczyć. Zła informacja jest tylko taka, że te 3,50 może być jeszcze przez cały 2015 rok. No i to byłoby po prostu słabo. Ale na razie nie trzeba się tym na szczęście martwić. Frank szwajcarski stabilnie odrzucili referendum. Szwajcarski bank centralny dalej czuwa, dalej działa i dalej będzie osłabiał swoją walutę. No to w kwestii Franka i tego referendum też już wiemy wszystko. Szwajcaria nie chce złota, OPEC nie chce zmniejszać ropy, a Chiny nie chcą więcej mieć. Prawdziwy surowcowy dramat, czyli dokładnie jak tytuł tego odcinka DNA Rynków. Zobaczmy, co jeszcze Państwa interesuje. O, teraz zaczyna się już robić tych pytań więcej. Paweł pyta, do jakiego poziomu może spaść srebro? Powiem szczerze, że srebra ostatnim czasem, ostatnim czasem nie oglądałem. Wiem, że było gdzieś w okolicy 20-25 dolarów, więc teraz tego wykresu sobie z pamięci nie przypomnę, ale myślę, że zachowuje się bardzo podobnie jak złoto, czyli za dużo tam się po prostu nie dzieje w tej chwili przynajmniej. Srebro, bardzo ważny element dla KGHM, czyli dla polskiej spółki, ale to pytanie musimy przerzucić na DNA. Tam z wykresem będę w stanie bardziej konstruktywnie coś powiedzieć. Na razie, podobnie jak mieć srebro, podobnie jak złoto, niestety zachowuje się i perspektywy na to są po prostu nie najlepsze. No bo gospodarki nie żyją tak, nie ożywają, tak jakby wszyscy chcieli. W kwestii srebra przerzucimy to na DNA i zobaczmy, co jeszcze było, jakie było to drugie pytanie. Dzień dobry, dzień dobry. Chcąc wykorzystać limit IKE, czy warto wejść na GPW długoterminowo, czy raczej GPW jest w takim stanie i środowisko, że nie warto nawet wchodzić tam z IKE? Absolutnie, zupełnie, całkowicie, a i dokładnie, jednoznacznie można powiedzieć, że jeżeli masz IKE i chcesz inwestować, to na giełdzie to jest najlepszy sposób. Unikniesz podatku od zysków kapitałowych, jeżeli dotrwasz do emerytury, będziesz miał w dużej mierze dużo dostępnych funduszy czy też akcji, jeżeli zainwestujesz na giełdzie, więc tak, to, że w tej chwili na giełdzie Słabo, proszę się absolutnie tym nie sugerować. Ike to produkt długoterminowy, a więc taki, gdzie chcemy na kilkanaście lat oszczędzać, a w ciągu tych kilkunastu lat na polskiej giełdzie z pewnością będzie niejedna hiperhossa i właśnie dlatego warto mieć na tym Ike pieniądze. Więc tak, jeżeli możesz, wykorzystaj Ike, a czasu już niewiele, bo zaledwie 30 dni od nowego roku nowy limit, ale już nie będzie można wykorzystać starego. Więc tak, 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 jeżeli możesz, wykorzystaj i wpłać tyle, ile możesz, to na pewno się opłaci. A już szczególnie przy tych dobrych danych z Polski, może się opłacić nawet szybciej niż byśmy się spodziewali. Zobaczmy, co jeszcze. Jeszcze jedno pytanie było o JSW, e, czyli spółkę, która ostatnio bardzo mocno tanieje. E, no w kwestii JSW na razie można powiedzieć tyle, że o, skończył się pokaz slajdów, więc odświeżmy to. E, jest źle, a może być jeszcze gorzej. Na razie, akurat ta konkretna spółka mierzy się nawet z ryzykiem niewypłacalności. E, tak przynajmniej mówili na ostatniej konferencji dla analityków, a więc jest to solidna. Solidne zagrożenie, jeżeli chodzi o akcjonariuszy. Ja, w przypadku takich spółek czy takich inwestycji, które spadły o tam bodajże 70%, nie, nie będę twierdził, że to jest dobra inwestycja z bardzo prostego powodu, bo jak coś spadło o 70%, to może potem spaść o kolejne 70% i będziemy na dużych stratach. Na razie z JSW yy, radziłbym siedzieć. I patrzeć, a więc nic konkretnego nie robić, aby nie narobić sobie kłopotu, bo na razie spółka ma wystarczająco dużo kłopotów. Niestety węgiel schodzi słabo i to jest problem. Problem akurat tej konkretnej spółki. Więc na razie siedzimy, czekamy i lepiej nie dotykać, żeby się nie poparzyć. Temat tylko i wyłącznie dla zapalańców i dla spekulantów, którzy uwielbiają handlować jednego dnia i na tym zarabiać lub tracić. Jestem absolutnie godzą. To już chyba. Wszystkie pytania, które widzę, które Państwo przesłali na DNA Rynków, dokładnie w tym programie. Serdecznie dziękuję za aktywność, serdecznie dziękuję za e, oglądanie DNA Rynków i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek, który już za tydzień, dokładnie o godzinie 10 i tam również będzie o giełdach, gospodarkach i o Twoich pieniądzach. Do zobaczenia.